Cześć. Jestem bardzo ciekaw, jak Wam się udało otwarcie sezonu szczupakowego i cała majówka, bo mi jest średnio. Co prawda udało mi się trochę połowić 2 i 3 maja, ale wyniki były słabe, delikatnie mówiąc. Byłem na Żarnowcu, było bardzo dużo łodzi pierwszego dnia, około 50, ostatniego może 25, także dość sporo jak na to mały zbiornik. No ale wszyscy narzekali na wyniki. Było złowionych nieco ryb, takich niewielkich, w granicach 60-80 cm, to znaczy z tego co słyszałem kilkanaście. No i 4 metrówki, 115-114, także oczywiście te wielkie ryby tam są, ale żerowanie było bardzo chimeryczne, bardzo słabe. Niektórzy trolowali przez 3 dni od rana do wieczora i w ogóle nie mieli brania. Ja widziałem jedną dużą rybę na płytkiej wodzie, przyszła mi za replikantem, pajkiem takim średnim, bodajże 18-centymetrowym, do samej burty łodzi, popatrzyła mi w oczy, pokręciła głowę, że nie dzisiaj, kolego, i do widzenia. Także średnio się udało, wiem, że trochę ryb dużych padło, no ale słuchajcie, jeśli takie tysiące ludzi były nad wodą i wszyscy wyposażeni w świetny sprzęt, wiedza też jest coraz, z roku na rok jest coraz większa, no i to nie dziwota, że tam jakieś ryby w końcu padają, tak? Wszyscy już, wielu ludzi łowi na duże przynęty, więc to też jest jakby recepta na to, żeby, co wiele razy mówiłem, żeby złowić w końcu tą metrówkę upragnioną. No to one oczywiście się łowią, no ale sorry, no niestety Kanada to nie jest, po pierwsze, trzeba się mocno wysilić. No i ta pogoda też myślę, że nie pomagała, bo było dość zimno, taki wiatr lodowaty z północy. No dobra, ponarzekałem, ale i tak fajnie było nad wodą, popływałem łódką pierwszy raz w tym roku, super. Dzisiaj parę pytań dotyczących szczupaków generalnie. Pan Piotr pyta, Piotr JG. Zawsze zastanawiałem się, czy szczupak ma szansę na udane tarło w zbiornikach np. zaporowych, w których nie występuje zjawisko podwodnych łąk ani zalewanie brzegów przy wyższym stanie wody. Czy ten gatunek potrzebuje ściśle określonego środowiska, aby tarło się udało? Może jest możliwość wędrówki takiego osobnika w wyższe partie zbiornika i wytarcie się np. w rzece. Łowię na takich zbiornikach, gdzie podwodna roślinność jest rzadkością, ale zbiorniki są połączone z rzekami gatunku górskiego. Na przykład rzeka Bóbr. No i drugie pytanie, czy ten gatunek ma szansę na samoistnie rozmnażanie się w zbiornikach mulistych? Czy wahania stanu wód, jakie mają miejsce na zbiornikach zaporowych, po prostu skutecznie uniemożliwiają rozród tego gatunku w sposób naturalny? No tak, ciekawe pytanie. Cieszę się, że Was interesują te aspekty ichtiologiczne naszego hobby. Generalnie to, czy tarło się udaje, nie tylko szczupaka, to dotyczy wszystkich ryb, czy się nie udaje, czy później wylęgające się małe rybki mają szansę przeżycia, zależy od stanu środowiska. I oczywiście, jeśli chodzi o, najpierw może zacznę od różnicy między jeziorami naturalnymi i sztucznymi, czyli zrobionymi przez człowieka jako zbiorniki zaporowe. No tutaj rzeczywiście są poważne problemy, które się zaczynają od tego, że nie ma naturalnych tarlisk, takich typowych tarlisk dla szczupaka, czyli tam, gdzie jest odkreślone jakości substrat, o tym jeszcze za chwilę powiem. Jeśli są podniesione stany wód, często tak jest, bo wiosną oczywiście nawet na zbiornikach zaporowych ta woda jest przytrzymywana, więc występują jakieś rozlewiska, to niestety te rozlewiska nie są stabilne, to znaczy ich poziom wody nie zależy od natury, tylko zależy, albo nie tylko od natury, ale przede wszystkim zależy od człowieka. Jeśli człowiek podniesie zastawy w takiej zaporze, to po prostu woda schodzi i po pierwsze w ogóle może nie dojść do tarła, a jeśli doszło, to może dojść do wysuszenia ikry, do zniszczenia całej populacji ryb jednego roku, tak? Tych małych rybek. Także no, na zbiornikach zaporowych jest to mocno utrudnione, tak delikatnie mówiąc. Ja przypominam sobie teraz taką historię, o której może kiedyś już mówiłem, na temat ryb w Wołdze. Ja tam byłem parę razy, rozmawiając z wędkarzami na temat głównie sandacza, ale dowiedziałem się paru fajnych historii na temat innych ryb również. A teraz chciałem powiedzieć o tarle. Właśnie pytałem wędkarzy rosyjskich,
czy to nie przeszkadza, że co roku wyjeżdża kilkadziesiąt ton sandaczy z tego jednego miejsca. To była taka, to było takie obejście Wołgi, naturalne obejście, taki, tak jakby rzeka, która oddzielała się od Wołgi i po kilkudziesięciu kilometrach, bodajże po 40, znowu łączyła się z główną rzeką. Nazywa się to Achtuba. Na długości tej odnogi Wołgi jest około 40 baz wędkarskich, jeśli dobrze pamiętam, także sporo, a wędkarze przyjeżdżają tam po prostu po sandacze. Na sandacze, ale po sandacze. Przyjeżdżają tam z dużej części Rosji z zamrażarkami. Zamrażarki są przy każdym domku, w każdej bazie, bo to jest normalne, że każdy bierze wszystko, co złowił. Głównie to są sandacze, ale czy złowią karpia za grzbiet, czy bolenia, szczupaka, okonia, wszystko jedno, wszystko filetują, pakują do zamrażarki, zabierają do domu i kończy się tak, że po prostu dziesiątki ton wyjeżdżają co sezon z tej rzeki, z tego odcinka rzeki. Okresów ochronnych za bardzo nie ma, wymiary też są takie, powiedzmy, umowne, a nikt ich nie przestrzega, więc no, na pierwszy rzut oka masakra. I pytałem ich, czy takie działania według nich nie wywołają w pewnym momencie załamania populacji tych ryb, a jest ich tam naprawdę sporo. Dziennie łowiliśmy od kilkunastu do kilkudziesięciu sandaczy na trolling, a poznawaliśmy rzekę w końcu, więc naprawdę dużo tych sandaczy, nie widziałem jeszcze takiego łowiska. Więc oni mi powiedzieli, że te połowy trwają od kiedy pamiętają. Owszem, robi się coraz więcej łódek, te woblery są coraz lepsze do trola, ludzie coraz więcej wiedzą, też łowili na dżigę oczywiście też, choć to jest trudne łowisko, bo głębokie i takie mocarne, dużo zaczepów. Ale po prostu najważniejszym czynnikiem, który wpływa na populację tych ryb, jest to, co się dzieje na zaporach, które są poniżej, powyżej, generalnie mówiliśmy o całej Wołdze. Więc natura w tym miejscu, ponieważ to jest już niedaleko Astrachania, niedaleko, 200 km bodajże, jeśli dobrze pamiętam, czyli już niedaleko od ujścia, patrząc na Wołgę, no ale jest to jednak kawał drogi. Tam to jest taki klimat typowy kontynentalny, czyli ostra zima i bardzo gorące lato. Wiosna przychodzi natychmiast po ostrej zimie, następują wylewy i na tych wylewach, uwaga, wszystkie gatunki ryby wycierają się w jednym, właściwie w ciągu 3 tygodni. Nie tak jak u nas, że szczupaki wycierają się w marcu, a bolenie w kwietniu, a karpie w maju i tak dalej, płocie w międzyczasie i leszcze i tak dalej. Wszystkie ryby wycierają się w jednym momencie, czyli wchodzą na te wylewy, ponieważ te wylewy były, szybko się pojawiały i szybko spadała woda, nie? Z uwagi na to, że temperatura się podnosiła. Więc te ryby przyzwyczaiły się do tych, przystosowały się do tych warunków i wszystkie gatunki wycierają się w jednym momencie, wchodzą na te wylewiska, szczupaki z sandaczami, z boleniami, z karpiami, z sumami wycierają się w jednym momencie, w jednym miejscu. Oczywiście te rozlewiska są ogromne i pojemne na tyle, że to wytrzymywały i wytrzymują nadal. Tylko że jeśli ktoś otworzy zaporę w momencie, kiedy te wszystkie ryby odbyły tarło, wróciły, udało im się wrócić do głównego koryta rzeki. Zwykle im się udaje, bo duże ryby wyczuwają, że coś jest nie w porządku z wodą. Więc w tym momencie populacja wszystkich gatunków tego rocznika znika. Tak? Czyli cały wylęk ulega zniszczeniu, ikra ulega zniszczeniu. Czyli oni mówili, że tu widzą problem, natomiast odłowy wędkarskie według nich nie potrafią naruszyć struktury populacji na tyle istotnie, żeby to wpłynęło na następne lata. Bardzo ciekawe, rzeka jest ogromna, ogromna. Widziałem statki takie, nie wiem, jakieś transatlantyki, które tam pływały. Głębokość przy brzegu jest 25 metrów, jak płynęliśmy na Wołgę. No więc mogę w to uwierzyć. Jest to nie do przełowienia nawet dla ruskich, którzy naprawdę traktują ryby jako, no co w wodzie, to wróg prawie, tak przysłowiowo mówiąc. Dobra, ale wracam do tematu. Najważniejszy jest substrat, najważniejszy jest, jeśli chodzi o stabilność tego tarła, o bezpieczeństwo ikry i wylęgu, to jest właśnie to, żeby było w odpowiednim momencie odpowiednia ilość wody nad odpowiednim substratem. No i teraz wracam do, czyli po prostu zbiorniki zaporowe nie są najlepszym miejscem do odbywania tarła. Jak to się odbywa? Szczupak osiąga dojrzałość płciową w zależności od wielkości, tak? Nie od wieku, tylko od wielkości. W okolicy 30-45 cm generalnie na świecie, w różnych miejscach, na różnych kontynentach
Szczupak osiąga dojrzałość płciową. Jest to na jednych, w jednym miejscu, na przykład na wodze właśnie w okresie, po pierwszym roku już osiąga dojrzałość płciową, a na przykład w Kanadzie, na jeziorze, na którym miałem przyjemność łowić kilka razy, Wielkim Jeziorze Niewolniczym, w szóstym roku życia osiąga dojrzałość płciową, no ale długość tych ryb jest taka sama, czyli na wołdze po pierwszym roku ma 40 cm i w Wielkim Jeziorze Niewolniczym w szóstym roku ma też długość 40 cm. I teraz płodność szczupaka szacuje się w okolicy 30 tysięcy ziaren na kilogram, czyli im większa samica, tym więcej składa jajeczek. Mało tego, jajeczka są większe, lepiej wyposażone w materiał zapasowy, czyli mówiąc krótko, to jest jeden z wielu argumentów ku temu, żeby chronić duże tarlaki, ponieważ one składają najwięcej ikry i ta ikra jest najmocniejsza, czyli ma szansę wydać najlepszy wylęk, najmocniejszy, najsilniejszy. Substrat, o którym wspomniałem, który jest niezbędny do odbycia tarła dla szczupaków, przy czym muł, tak jak tutaj Pan zauważył, absolutnie się nie nadaje do tego. Taki najbardziej typowy substrat to jest trawa, tużyce tak zwane, które zostały zalane przez wiosenną, lekko podniesioną wodę. To nie tylko na rzekach występuje, na jeziorach również takie zjawisko na pewno widzieliście. Przy brzegach występują wylewy takie na trawę, łąka, po prostu zalana łąka. To jest idealne miejsce na tarlisko. Drugie miejsce to jest typowe, to są takie trzciny, które są oddzielone od głównego plosa ściętymi trzcinami, połamanymi trzcinami. Także im większe jest trzcinowisko, im bardziej rozległe i o niezbyt dużej głębokości, tym jest lepszym tarliskiem dla szczupaka. Dlaczego to musi być oddzielone od plosa? No, szczupaki wybierają takie miejsce, żeby tam nie było falowania, żeby było jak najspokojniej. No i oczywiście liczą na to, że tam nie będzie żadnych wahań poziomu wody. Głębokość może być pół metra, może być 30 cm. Często na pewno widzieliście też szczupaki, które pływają na takiej zalanej łące, która ma 15-20 cm i tam się wycierają. No ale też wycierają się na dużych głębokościach od 3 do 7 metrów. Na jeziorach większych, na przykład Mamry w Polsce, tarło odbywa się tych dużych toniowych szczupaków na górkach podwodnych, które są porośnięte moczarką, która tam cały rok jest na tej głębokości. Przyzwyczaiło się to zielsko do tej niskiej temperatury, no i tam sobie rośnie również w zimie, więc na wiosnę również tam jest. I na tej moczarce szczupaki się wycierają. Oczywiście, ponieważ temperatura, co jest ważne, jeszcze o tej temperaturze nie powiedziałem, temperatura generalnie ustalono, że tarło no, w zależności od roku ma miejsce od marca do kwietnia, natomiast jest to uzależnione od temperatury wody oczywiście. I naukowcy zbadali, że musi być taki wzrost, dość nagły wzrost temperatury. To są idealne warunki do tarła. Od 7 do kilkunastu stopni. Niektórzy mówią o 12, inni mówią o 18 nawet. No nie sądzę, żeby w tym roku to miało miejsce, bo nie widziałem, nie zanotowaliśmy takiego wzrostu temperatury. Raczej to były takie wahania, trochę cieplej, trochę bardzo zimno, czy troszkę cieplej, zimno. Więc znowu ten rok nie był najlepszy, idealny do tarła dla szczupaka. Na tych dużych głębokościach oczywiście, żeby woda się podgrzała troszkę bardziej, no to trzeba więcej czasu. Na 3 metrach podejrzewam, gdzieś tam pod koniec maja nawet może być te 10 stopni, więc tarło dopiero wtedy może tam się odbywać. No i może się odbywać, może się nie odbywać. No i właśnie, co się dzieje, jeśli szczupak nie będzie miał substratu właściwego, albo woda nie będzie tego okresu, tego skoku temperatur, który spowoduje, że szczupaki przystąpią do tarła. Po prostu ikra jest resorbowana, mało tego, w tym danym roku nie ma tarła i w następnym roku bardzo często samice resorbują tą niezłożoną ikrę. To zaburza proces dojrzewania kolejnych komórek płciowych, no i w następnym roku też nie przystępują do tarła, czyli po prostu dwa sezony na skutek złej pogody mogą być wycięte zupełnie z naturalnego tarła.
I teraz to odbywa się tak, że są takie grupy tarłowe, jest to jedna samica, dwa, trzy samce lub więcej, jeśli jest więcej, zaczynają się tam naparzać, gryźć. Generalnie szczupaki są pokojowe nastawione do siebie w okolicy tarła, chyba że jest bardzo mało, niewiele tych miejsc tarłowych, czyli na przykład miejsc z odpowiednim substratem. Wtedy samce się gryzą i zostawiają sobie rany na ciele. To na pewno widzieliście w Szwecji. Przypuszczam, że tam jest ich tak dużo na szkierach, że po prostu brakuje im tarlisk, no i się po prostu gryzą, jeden drugiego odgania, żeby mieć miejsce, żeby zostawić swoje geny gdzieś tam i przekazać je młodemu pokoleniu szczupaków. To oczywiście występuje również u innych gatunków, na przykład teraz mi się skojarzyło z jeziorem Thingvellir na Islandii, gdzie byłem też i miałem przyjemność łowić ogromne pstrągi, przepiękne jezioro. Jedyne miejsce chyba na świecie, gdzie z brzegu można metrowego podokowca złowić. Polecam, jak ktoś ma ochotę i lubi łowić pstrągi, odłożyć parę groszy i tam pojechać. Przecudowne miejsce. Tam jest właściwie jedna rzeka, z tego co wiem, której te pstrągi wszystkie z całego jeziora odbywają tarło. W związku z tym jest gdzieś nawet film taki w necie, jak nasz kolega, jeden z naszych kolegów włożył kamerę pod wodę w okresie, kiedy już te pstrągi były w rzece. Po prostu rzeka jest pełna, pełna pstrągów. Woda jest krystalicznie czysta. Nieprawdopodobne, ale przejrzystość tej wody jest około 100 metrów. 100 metrów. Więc widać bardzo daleko. Widać te pstrągi od bliskiego planu do drugiego brzegu rzeki. Więc ich na gęsto. Wygląda jak stado tarłowe gdzieś tam w ośrodku hodowlanym. Więc nic dziwnego, że w momencie, kiedy one przystępują do tarła, samce się gryzą, odganiają się, ponieważ tam po prostu jest za mało miejsca. No i to samo zjawisko ma miejsce u szczupaków. Ale generalnie, tak jak powiedziałem, nie są nastawione bojowo, nie zjadają się, samice nie zjadają samców w trasie tarła. I tarło zwykle, jeśli chodzi o małe osobniki, małe samice, trwa jeden dzień. Natomiast duże samice, ponieważ mają dużo więcej ikry, czasami 2-3 dni zrzucają ikrę. Tarło odbywa się wyłącznie w dzień, dlatego że samice bardzo uważają, gdzie zrzucają ikrę. To znaczy płyną, cały czas są w ruchu, nie wkładają ikry w jednym miejscu, tak jak okonie na przykład, widzieliście te wstęgi, to są właśnie, to jest złożona ikra okonia, wstęgi, takie charakterystyczne wstęgi na korzeniach przybrzeżnych lub też na zwalonych drzewach. To jest właśnie ikra jednej samicy. Natomiast samica szczupaka płynie cały czas, szukając odpowiedniego miejsca i co jakiś czas, czasami kilka razy na minutę, czasami kilka razy na kilkanaście minut, następują przerwy. W momencie, kiedy przerwy, samica się zatrzymuje, nabiera sił i ochoty i znowu płyną te stado, ta grupa tarłowo płynie dalej i samica co jakiś czas zrzuca ikrę, zapładnianą przez samce oczywiście, na zmianę jednego, drugiego, bo kilka samców jest, więc kilka samców zapładnia tą ikrę. To jest też bardzo mądre, jeśli chodzi o jakość tarła, tak? Bo jeden samiec może być słabszy, drugi mocniejszy, jeśli chodzi o jego komórki rozrodcze. I dzięki temu ikra jest rozłożona równomiernie i w momencie, kiedy jest dno muliste, samica natrafia na płynie wzdłuż ścin, po trawie jakieś tam, gałęzie olchy też zwalone, też są dobrym miejscem i zauważa, że dno jest piasek lub też muł, to nie jest najlepsze miejsce dla ikry i później dla wylęgu, zatrzymuje wydalanie ikry. Płynie dalej w momencie, kiedy zauważy, że substrat znowu jest dobry, znowu rozpoczyna tarło. W związku z tym niezbędne jest światło, czyli w nocy jest to niemożliwe. Ponadto ryby się też ustawiają odpowiednio, samiec do samicy, tak żeby ich otwory płciowe były w odpowiednim miejscu. Namiar biorą na pewne wzory na bokach głowy. No, tutaj jest bardzo ciekawa ta historia, ale nie wiem, czy Was to interesuje. W każdym razie dzięki tego rodzaju taktyce złożenia ikry, ikra jest rozłożona równomiernie w wielu miejscach. Te młode szczupaki, jak się wylęgną, przeważnie w ogóle ziarna ikry leżą obok siebie na dnie lub też na tych właśnie na trawie, czy na jakimś tataraku, czy na tej moczarce leżą.
co kilka centymetrów obok siebie, więc te małe szczupaki jak się wylęgną, no mają mniejszą szansę trafić na siebie, bo od razu się zżerają oczywiście. W momencie, kiedy przechodzą z planktonu na, rozglądają się za czymś większym, zobaczą małego szczupaka, tej samej wielkości często, natychmiast się zżerają. Tak? Więc jeśli robiono takie doświadczenie, jeśli wpuścicie 100 małych szczupaków do akwarium, małych takich no, 3-4 centymetrowych, to po kilku dniach zostanie jeden, zawsze. Zawsze zostanie jeden, który zje wszystkich swoich braci. Więc to jest bardzo ważne, żeby ta ikra była rozłożona równomiernie. Te szczupaczki mają mniejszą szansę, żeby na siebie trafić, ale ponadto też mają trochę więcej miejsca. Konkurencja pokarmowa jest mniejsza. Najpierw odżywiają się zooplanktonem i później się rozglądają za rybkami. Zwykle w normalnych warunkach tarło nieco później ma płoć, więc wtedy trafiają na ikrę płoci, na wyląg płoci, na wyląg okonia, no i tym się odżywiają. Jeśli tarło jest, tak jak już powiedziałem, no bardzo dużym zagrożeniem są warunki środowiskowe. Jeśli tarło jest zaburzone przez zmianę temperatury, na przykład temperatura wody podskoczyła z 7 do 10, z 12 stopni, tarło się rozpoczęło i nagle w nocy przyszły przymrozki, załamanie pogody, falowanie, szczupaki nie lubią wiatru w czasie tarła też, więc samice zaprzestają składanie ikry. Jeśli to się przedłuża ileś tam dni, na przykład tydzień, dwa tygodnie, to resztę ikry po prostu resorbują. I znowu może nastąpić zaburzenie tego procesu dojrzewania kolejnych komórek jajowych i w przyszłym sezonie znowu nie będzie tarła. Także niezwykle istotna jest stabilność pogody, no i stabilność środowiska, tak? Czyli właśnie tych istnienie tych dobrych miejsc substratem do przeprowadzenia tarła. I pan pyta, czy mogą, jeśli nie ma w zbiorniku łąk podwodnych. No tego nigdy nie wiemy, bo łąki podwodne mogą być też głębiej. Nie muszą być przy samym brzegu. Mogą szczupaki się wycierać na kilku metrach. Zwykle ma to miejsce później niż w marcu, w kwietniu, przeważnie w maju. Ale mogą się teoretycznie wytrzeć. Gdziekolwiek znajdą substrat w rodzaju zwalonych gałęzi, olchy, tataraku, czy trawy, czy trzcin, to tam spróbują się wytrzeć. Oczywiście wszystkie dopływy, które są rowy melioracyjne, które wpadają do danego zbiornika, są też dobre, jeśli tam jest trawa, jeśli woda się lekko podniosła, we wszystkie malutkie dopływy szczupaki się wciskają. Nawet w takie rowki, słuchajcie, że się ledwo samica mieści na szerokość, też tam się wciskają, co często kończy się dla niej źle, bo oczywiście chłop żywemu nie przepuści, jeśli obywatel widzi taką rybę, no to po prostu grzech by było nie zabić. No i często niestety tak się dzieje. Tak? Czyli z tych rowów ryby nie wracają do jeziora. Tak więc myślę, że w tym zbiorniku, który jest na Bobrze, myślę, że rzeczywiście mogą wchodzić, na pewno wchodzą do rzeki na tarło. Szukają wszystkich dopływów, wchodzą w te dopływy. No i próbują znaleźć odpowiednie miejsce do tarła. Także nie jest tak, że jeśli tam jest muł na dnie w większości, czy piasek, to nie ma szans na naturalne tarło. Są szanse na naturalne tarło, no ale jeśli człowiek buduje taki zbiornik, to po pierwszym okresie, kiedy następuje ogromna eksplozja szczupaków, bo znajdują super miejsca do tarła, ponieważ zbiornik zaporowy co roku jest więcej wody, czyli te co roku jest coraz więcej tarlisk, tak? Więc pierwsze 3-4 lata zwykle na zbiornikach zaporowych to jest eksplozja szczupaka, wszyscy łowią, oczywiście małe ryby, najczęściej te ryby dostają w łeb w dużych ilościach, no i po jakimś czasie zostają te większe i kończy się ten boom szczupakowy, ponieważ już te tarliska, które powstały na skutek wylewania zbiornika, budowania tego powierzchni tego zbiornika, zostają zniszczone, to znaczy trawa zalana po jakimś czasie gnije. W zbiorniku zaporowym woda się waha, więc ten litoral naturalny nie jest zbudowany. No i często te wielodziesięciohektarowe tarliska zmniejszają się do kilkuset metrów kwadratowych. W związku z tym to tarło naturalne jest dość biedne. No dobra, myślę, że odpowiedziałem na pytanie. Mam nadzieję, tak dość dużo dygresji, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. I to było ciekawe. Teraz kolega Ciro pyta... Ogląda się bardzo przyjemnie pańskie filmy, dziękuję. Oby więcej takich, ale czasami mam mieszane uczucia, bo im więcej osób będzie umiało łowić ryby, tu chodziło o pstrągi, to niestety, ale będzie ich mniej w naszych wodach.
To prawda, mam też często takie wątpliwości, ale wierzę jednak w mądrość ludzi i w to, że prędzej czy później zauważymy, że no po prostu nie wolno ryb zabijać, zwłaszcza tych dużych. I nie tylko chodzi tu o pstrągi, nie tylko chodzi o szczupaki, które są niezwykle ważne w każdym ekosystemie dla jego zdrowotności. No i mam nadzieję, że w pewnym momencie wszyscy zauważymy, że to jest takie ważne i trzeba wypuszczać ryby, obchodzić się z nimi delikatnie, tak żeby przeżyły spotkanie z człowiekiem. No generalnie jestem optymistą. Pewnie, że konkurencja się zwiększa, no ale tak jakby widzę swoją misję właśnie w ten sposób, że chciałbym, żeby więcej osób interesowało się wędkarstwem, bo wtedy stworzymy lobby, które będzie miało szansę wpłynąć na decydentów odnośnie no, różnych aspektów ochrony środowiska również. I kolejne pytanie od pana Michała. Cześć, ciekawa anegdota, panie Piotrze, widząc tak porażającą przewagę przynęty bez grzechotki, nasuwa mi się taka teoria, mianowicie grzechotka w przynęcie zaciekawia rybę, pozwala jej szybciej zlokalizować potencjalną ofiarę, ale jeśli dochodzi do podjęcia decyzji o ataku, potrafi odstraszyć drapieżnika, chociaż nie zawsze, jak widać. Czy myśli pan, że ta teoria może być słuszna? To jest komentarz, pytanie, które pojawiło się pod filmem, gdzie opowiadałem o takiej historii z Francji, kiedy jeden z naszych kolegów z firmy próbował przekonać swoich sprzedawców do tego, że slider jest równie skuteczny jak jego podróbki z plastiku. Chodziło tu o booster jerka, który jest bardzo popularny we Francji, sprzedaje się bardzo dobrze. Sam jeden złowił więcej szczupaków niż trzech czy pięciu, nie pamiętam dokładnie, jego sprzedawców. Mimo wszystko pod koniec zapytał ich o wnioski, powiedzieli, że slider jest super faktycznie, ale przydałby się slider z grzechotką. No więc to dowodzi kilku rzeczy, o tym mówiłem poprzednio, ale czy rzeczywiście tak jest, że grzechotka wabi drapieżnika, a potem on ucieka? No nie, dlatego że sam widziałem, są przypadki takie momenty, takie dziwne sytuacje, że wobler grzechotką jest skuteczniejszy na szczupaki niż wobler cichy tak zwany. To znaczy, no ja pierwsze co mi się tutaj kojarzy, to taka nasz wyjazd, nie wiem, 2 lata temu chyba na Rugie, gdzie mówiliśmy na płytkiej wodzie, takiej powiedzmy 1,5 metra, w czystej czy płytkiej wodzie. No i jeden z kolegów łowił na jakiegoś grzechotnika podobnego do slidera, no i miał więcej, zdecydowanie więcej brań. Łowiliśmy w niewielkiej odległości od siebie, no i to było raczej oczywiste, że w tym momencie, w tym miejscu ten grzechotnik jest troszeczkę lepszy, skuteczniejszy, wabi więcej szczupaków. Też łowiliśmy ryby, ale generalnie on miał dużo więcej brań. Także to nie jest tak, że grzechotniki odstraszają szczupaki i te przynęty ciche są dużo skuteczniejsze. Po prostu niestety, albo stety dla producentów, trzeba mieć w pudełku i takie przynęty, bo nigdy nie wiemy do końca, jak to zadziała. Dobrze jest w momentach, kiedy nie ma brań, próbować założyć grzechotnika lub też zdjąć go i założyć cichy wobler o podobnej pracy i spróbować. Natomiast jakie przesłanki kierują drapieżnikiem w momencie, kiedy decyduje się na atak, no to słuchajcie, gdybyśmy to wiedzieli, to byśmy łowili dużo więcej ryb. Ja mam swoją teorię, o której wam może kiedyś opowiem. Jakie są najważniejsze przesłanki, moim zdaniem, patrząc okiem wędkarza, praktyka i ichtiologa, które powodują, że szczupak decyduje się ostatecznie na atak. Bo widzieliście, nierzadko zdarza się, że szczupak płynie za przynętą i atakuje lub nie atakuje. Ja zauważyłem pewne zjawiska, to kiedyś wam o tym opowiem. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o grzechotkę, no to nie jest tak, jak powiedziałem. Trzeba mieć w pudełku i grzechoczące przynęty i niegrzechoczące. No, akurat u nas jest już slider, ratlin slider i slider, czyli możemy mieć podobne przynęty o podobnej pracy, podobnej wielkości i z grzechotką i bez grzechotki. Także myślę, że to jest dość rozsądne rozwiązanie. No i na koniec jeszcze jedno pytanie od kolegi Andrzeja z Płocka. Pozdrawiam Płock, moje rodzinne miasto. Panie Piotrze, filmy, którym prezentował pan przynęty salmo na majowe szczupaki, Fatso Slider Sweeper Skinner, pokazał pan też wędkę, o której mówi pan, że używa zarówno do przynęt 25 gram, jak i 150 gram. Czy mógłby pan podać charakterystykę tego kijka? Co to jest? Najlepiej nazwę, model, jeśli to możliwe. Chciałbym nabyć coś takiego. Szukam w sieci bez skutku, byłbym wdzięczny, gdyby zechciał pan pomóc.
Wybieram się na majowe szczupaki z pana przynętami. Nie musiałbym ładować do łódki trzech wędek. Pozdrawiam serdecznie. No, ja wtedy mówię, to dość stary film. Nie wiem, czy pan już kupił ten kij, czy nie. Ja wtedy mówiłem o tym kijku. To się nazywa Slider Stick. Salmo Slider Stick. To jest kijek o długości 180 cm i dedykowany do przynęt między 40 a 100 gram. Oczywiście rzucałem tym kijem przynętami 150 gram. Natomiast nie wydaje mi się, żeby był to kij dobry do przynęt 150 gram. Nie dlatego, że ma się połamać, bo ma bardzo duży zapas mocy, ale trochę rękojeść jest za krótka i przy dużych przynętach po pierwsze potrzebujemy drugiej ręki, żeby się nie za bardzo męczyć, rzucając jedną ręką drugą. Ciężko złapać za tą krótką rękojeść. Nie jest bardzo krótka, ale jest troszkę za krótka. A po drugie przy zacięciu dobrze jest mieć tutaj podparcie, jeśli rękojeść jest dłuższa, tutaj podparcie pod łokieć. Lepiej się zacina, nie wyłamujemy nadgarstka. No, duża ryba naprawdę potrafi przyładować, jeśli jest ciężka, to możemy sobie tu uszkodzić nawet nadgarstek przy zacięciu. Także ten kij jest bardzo dobry, uniwersalny. Ja go podałem jako przykład dla początkujących, którzy nie chcą inwestować, zaczynają, nie są pewni, czy im się to spodoba i nie chcą za dużo zainwestować i chcą mieć jeden kijek, który ogarnie różne przynęty. To jest naprawdę dobra propozycja, nadal tak uważam. Od sliderów 10 do sliderów 12, nawet faco 14 również ogarnie. Możecie od tego zacząć. No ale później ja bym jednak poszukał też kijka troszkę dłuższego, do większych przynęt z dłuższą rękojeścią, ciężarem rzutowym ciut większym. No i lżejszego do takiego typowego, do mniejszych przynęt. Ale nie wycofuję się. To jest, jeśli chcecie mieć jeden kij, ten jest naprawdę super. To na tyle chyba dzisiaj. Mam nadzieję, że było ciekawie jeszcze raz. Jeśli tak, to łapki w górę. Zachęcam do subskrypcji. Piszcie, jak tam poszła wam majówka. No ja dzisiaj wyruszam na pstrągi jeszcze, bo u nas pstrągi bardzo fajnie żerują, tylko są niezwykle trudne do złowienia. Teraz jest mnóstwo owadów. No i jak to na przełomie maja i kwietnia, ciężka sprawa. Ale to jest fajne w wędkarstwie właśnie, że czasami jest bardzo trudno. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.